Witajcie, zapraszam na krótki przegląd nowości literackich w bibliotekach na Targówku. Zaczynamy od książki dla młodzieży. Najnowsza pozycja Barbary Kosmowskiej, Obronić Królową, plus minus 16. Główna bohaterka, nastoletnia Greta, z powodu problemów matki musi wyprowadzić się do ojca, którego bardzo słabo zna. Od tej pory zamieszka z macochą i swoją siostrą, przyrodnią młodszą siostrą. Jakby tego było mało, Greta zmieni szkołę i przyjaciół. Jak potoczą się jej losy, czy zdoła zaskarbić sobie miłość najbliższych? Zobaczcie sami. Zdradzę tylko, że w książce będzie pierwsza miłość i siostrzane porozumienie. Kolejną pozycją jest książka filozoficzna Wszyscy pytają dlaczego. Książka opatrzona dużymi, kolorowymi ilustracjami i złotymi myślami znanych filozofów. 10 dzieci opowiada historię swojego życia i zadaje pytania natury egzystencjalnej. Książka warta przejrzenia zarówno dla młodszego, jak i starszego czytelnika. Kolejna książka to najnowsza pozycja z serii Amberek. Słonik, który polubił być sobą. No, jak na Amberka przystało, mamy piękne, kolorowe ilustracje dla najmłodszych. A słonik, no niestety nie ma jakichś nadzwyczajnych zdolności, niemniej jest bardzo miłym i dobrym słonikiem i odkrywa, że bardzo lubi być sobą. To odkrycie pozwala mu pokonywać wszelkie trudności. Kolejna książka to książka, która przeznaczona jest przede wszystkim dla wszystkich, którzy na co dzień muszą się zmagać z zespołem Aspergera, jak również dla wszystkich tych, którzy mieszkają z osobami z zespołem Aspergera. Sekretna księga Aspergera to poradnik dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera. Książka napisana przez osobę dorosłą, która w dzieciństwie była Aspergerem. Na kartach tej książki dzieli się swoim doświadczeniem oraz wskazówkami, w jaki sposób poradzić sobie w sytuacjach trudnych, jak budować dobre relacje, a przede wszystkim jak unikać tak zwanych wpadek towarzyskich. Ostatnia pozycja to książka Dagmary Sen Mam pomysł. Co to jest pomysł? Jak wygląda pomysł? Jakie są najlepsze, a jakie najgorsze pomysły na świecie? Ta książka odpowie Wam na to pytanie. Skierowana do najmłodszego czytelnika, myślę, że warta uwagi. Po wszystkie pozycje zapraszamy do biblioteki na Targówku.